Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W końcu jakiś odcinek kulinarny. Zbliża się Wielkanoc, zbliża się Wielki Tydzień, a co za tym idzie, post. No i nie może być inaczej, jak w pierwszej kolejności śledzik. Zacznę właśnie od śledzia. Postaram się podać kilka przepisów, o ile czas mi na to pozwoli. Dzisiaj bardzo prosta, bardzo szybka sałatka śledziowa. Można ją wykonać dosłownie w pół godziny, nawet nie. I tutaj potrzeba śledzie w occie, w zalewie słodko-korzennej. Nie śledzie takie solone, nie śledzie z beczki, tylko są takie w słoikach gotowe w zalewie słodko-korzennej i takie właśnie śledzie tutaj będą potrzebne. Wiele osób kupuje ze słoika Lisner, czy jak to się tam nazywa, ale tutaj już firma, z jakiej kupicie, to będzie zależała od Was. Ja w opisie podam, jakie te śledzie mają być, żeby każdy mógł sobie ewentualnie kupić. Ananas z puszki i jogurt naturalny. Trzy składniki, nic więcej. I teraz te śledzie, one mają skórkę. Trzeba je z tej skórki obedrzeć, pozbawić te śledziki skórki. Obrane. Obieranie ze skórki koniecznością nie jest. Obieram z tego względu, że jakoś takie później są bardziej miękkie, ale koniecznością to naprawdę nie jest. I teraz te śledzie trzeba pokroić na drobne kawałki wedle już indywidualnego uznania. Powiem Wam, że próbowałam robić tą sałatkę ze śledzi takich solonych i nie jest to to. Śledzie muszą być właśnie w tej zalewie, bo ona już ma dobrane odpowiednie przyprawy, że nadają one później smaka tej sałatce. Sałatkę, przepis mam od Agnieszki. Aga, pozdrawiam Ciebie tutaj teraz. No i tak w tamtym roku podała mi ten przepis na tą sałatkę i bardzo nam tutaj ona przypadła. Robię ją dosyć często i znika dosłownie w mig. Jak śledzie są już pokrojone, to teraz czas na ananasa. Ananas z puszki dowolnej firmy i też kroimy go na drobno w kosteczkę i dodajemy do tych śledzi. Kiedyś śledzie były tylko tak naprawdę dwa gatunki chyba. Były, pamiętam z tego, co ja pamiętam właśnie, to były śledzie solone w beczkach i były takie całe z głowami jeszcze z tą ikrą, z mleczem. Moja mama takie śledzie kupowała. Ja niekoniecznie za nimi przepadałam. No jak już wymoczyła te śledzie, zrobiła z cebulką, palce lizać. I bardzo lubię śledzie właśnie takie solone, dobrze wymoczone, zrobione z cebulką, z zielem, z liściem laurowym i w tej zalewie one stoją. Później jak postoją tych 2-3 dni, płaty śledziowe, oczywiście tutaj mowa jest o płatach śledziowych teraz, jak one postoją 2-3 dni, wyciągam na talerz i na to daję ketchup. Ojejku! Aż mi się ślina nazbierała. Bardzo lubię właśnie takie śledzie. W ogóle lubię śledzie. Ananasa ile? Ja daję tutaj 2 słoiki płatów śledziowych. To też będzie w opisie uwzględnione. I na tą ilość daję ananasa z puszki. Odejmuję sobie 2-3 takie krążki. Można dać całe. Ale tutaj uważam, że wtedy sałatka będzie zdominowana przez smak ananasa. Kiedy wszystko jest już połączone, w tym przypadku dużo do krojenia nie było, bo tylko śledź i ananas, dobrze to trzeba przemieszać, razem połączyć i zostawić w lodówce
najlepiej na 2-3 dni. Wtedy te smaki z płata śledziowego i z ananasa połączą się. Jedno przejdzie drugim. Można też zostawić w lodówce na kilka godzin, ale sprawdziłam tutaj osobiście, że jak poleży tych 2-3 dni, to naprawdę jest to delikatniejsze, jest smaczniejsze, jest idealnie połączone. I teraz te dwa składniki wymieszane przykryć pokrywką czy czymś takim, żeby nie obsychało z wierzchu, i wstawiamy do lodówki. Jak już minie tych 2-3 dni po wyjęciu z lodówki, ta sałatka może mieć wypuszczoną taką wodę. Jeżeli ta woda będzie wypuszczona, to trzeba to odcedzić. No tutaj u mnie trwało to dosłownie 5 minut, tylko było ucięcie sceny i teraz jest scena druga, bo tutaj chcę Wam pokazać tą sałatkę. Ona jest tak dobra, że ja zjem ją i z jogurtem, i bez jogurtu, i z czekaniem 4 dni, nawet i bez czekania tych 4 dni. Także tutaj to dla mnie nie ma większego znaczenia, ale jeżeli będziecie przygotowywać ją, to należy ją zrobić bezpośrednio przed podaniem. O, jest i mój mąż. Znowu ja. Słucham Cię. A nic już o te smaki. O nic już, dobrze. To później zadzwonię. Mogę tę marchewkę zdegustować? Możesz marchewkę zdegustować. Wracając tutaj do sałatki, robi się ją właśnie ze 2-3 dni przed podaniem i jak już będzie wyciągnięta z lodówki, będzie już odsączona, to wtedy dodajemy tutaj jogurt naturalny. Naturalny, nie żaden słodzony, nie żaden jakiś tam owocowy, tylko zwykły, naturalny jogurt. Dodaje się go tuż przed podaniem na stół. Jak już ma sałatka śledziowa wjeżdżać na ten stół, to dopiero wtedy dodajemy tutaj jogurt. I teraz to wszystko wymieszać i podajemy na stół. Szybko, prosto, bez większych problemów. Chyba tak naprawdę najłatwiejsza sałatka na świecie. Jogurt bardzo ładnie tutaj to połączy. I ananas, on wiadomo jest słodki. Śledź będzie taki delikatnie octowy, słodko-octowy, a naturalny jogurt, on to wszystko zneutralizuje. Połączenie smaków jest naprawdę perfekcyjne. I gotowe. Sałatka gotowa, kolorystyka może jest taka monotonna i teraz ktoś może zada pytanie, czy można to przełamać jakimś innym kolorem. Jeżeli Wam będzie smakowało, to jak najbardziej. Są osoby, które dodają szczypiorek i bardzo chwalą sobie takie połączenie smaków. Ja do tych osób nie należę. Uważam, że szczypior tutaj w ogóle nijak nie pasuje. Można dodać jajko gotowane, ale ono też tutaj do tego nie pasuje. Te dwa składniki podstawowe plus jogurt w zupełności wystarczą. Jakaś mucha się obudziła i mnie tutaj już fruwa, zaraz będzie polowanie na muchy. To na dzisiaj jest tyle. Bardzo szybki, prosty przepis. Kolejny na pewno będzie makowiec, jak przyrządzić samemu idealną masę makową, która będzie odpowiadała każdemu. Być może będzie przepis na bigos, taki jak się u mnie zawsze robiło, no i na karkówkę w majonezie. Paluszki lizać. Także takie przepisy prawdopodobnie jeszcze będą i może jajka, może jeszcze jakaś sałatka. Zależy na ile mi czas pozwoli. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Życzę Wam takiego czasu w zadumie, czasu dobrze spędzonego do świąt, przygotowania się dobrego do świąt, wyciszenia wewnętrznego i nie rozglądania się tam, gdzie nie trzeba. Patrzmy nie oczami,
bo nie one są odzwierciedleniem nas, ale patrzmy tutaj oczami naszej duszy, dostrzegajmy to, co z pozoru jest niewidoczne. Nie oceniajmy nikogo, nie pozostawiajmy ludzi samym sobie, zwracajmy uwagę, czy czegoś nie potrzebują. Zawsze reagujmy na jakieś takie może nie bardzo wysyłane sygnały. Zawsze wszystko trzeba sprawdzić kilka razy, bo naprawdę może ktoś potrzebować naszej pomocy, a po prostu się wstydzi powiedzieć. Także patrzmy tam, gdzie wzrok nie sięga. Spróbujmy się chociaż postarać dostrzec to, czego na pozór nie widać. No i życzę Wam takiego czasu bardzo, bardzo spokojnie przeżywanego, bez jakiejś takiej agresji, bez pośpiechu, bez nerwówki. Przede wszystkim miejcie czas i szacunek na drodze, bo to teraz jest najważniejsze, żeby w tym czasie zadumy nie dołożyć jeszcze dla rodziny niepotrzebnych łez. Oby wszyscy później za rok mogli się na tych świętach ponownie spotkać. Tego Wam, kochani, życzę. Do następnego.